Ha, pierwszy raz widzę taką magię. Jak to działa? Więc nie chcemy spłoszyć stwora Kikimory, bo może opuścić gniazdo i skrzywdzić palizmany. Lecz używając zaklęcia ognia i lodu mogę rozkazać glifom, by stworzyły gęstą mgłę. A nasenne osty? Przydadzą się. W połączeniu z magiczną mgłą wytworzy się... Senny dym, więc Kikimora będzie zmuszona do lądowania. O, ja widziałem podobne zaklęcie w książce Z kości na ziemię. Badania nad dziką magią! I teraz okradła jej autora. Ja jeszcze nigdy nie widziałem glifów, ale są bardzo podobne do magii żywiołów praktykowanej w dzikich wiekach. Serio? Właściwie mało kto o tym wie, ale... Nie. Tych rzeczy nie zakazano bez powodu. Zapomnij o tym, tak będzie lepiej. Aha, nie licząc Lilith, nie rozmawiałam z nikim z cesarskiego kowenu. Dlaczego tam wstąpiłeś? Dobrze myślałaś. Nie mam żadnej mocy. Podobnie jak moi przodkowie. I sądziłem, że w takim świecie nie ma przyszłości dla mnie. A jednak Belos się mną zajął i dał mi kij ze sztuczną magią. Mówił, że Tytan ma plany wobec mnie. Przynajmniej twoja przyszłość nabrała jakichś kształtów. A ty możesz swoją kształtować sama. Hej! Sio! Odejdź ode mnie! Jest po prostu przyjazny. Co mnie to obchodzi? Te istoty pochodzą z dzikiej magii, są niebezpieczne. A wygląda na takiego groźnego... Maski na twarz. Kiedy wlecą już w dym, to trzymamy się blisko, żeby widzieć, gdzie lądują. Mhm. Jesteś pewna? Weź go!